odcinek Goty Statusie. No i jak obiecałem, dzisiaj robimy latę. Pokażę wam, jak to robię. Pogoda jest jaka jest, straszne upały, kawusi się chce, czasami gardełko boli, czyli zimna kawa, fajna opcja też na to. Dobra, zapraszam do oglądania materiału. Pozdrawiam. Pokażę, jakie potrzebne są składniki do zrobienia latte. Kostki lodu, lody, to są akurat lody mojej własnej roboty, kawa, tu jest akurat ziarnista, espresso, ale może być dowolna, wariat, czyli mikser. No i ja tu już mam zrobioną kawę, bo musi być przestygnięta. No i szklaneczka, w której wypijemy sobie latte. Dobra. Właśnie wygląda moja latte. Pianeczka prawie na 1/4 szklaneczki. Dobra, teraz będziemy degustować. Zobaczymy, jak smakuje. Ok, czas na degustację latte. Wow, naprawdę orzeźwia, zimniutka, w sam raz słodycz, dzięki moim lodom własnej roboty. Ja teraz akurat gardło boli, więc spoko opcja, nie muszę podrażniać ciepłą kawą, mogę ją wypić zimną, też robi swoje, czyli pobudza, orzeźwia. Dobra, mam nadzieję, że przepis wam się spodoba, będziecie korzystać z niego. Zapraszam do następnych odcinków. Mogę zdradzić, że w następnym odcinku będzie o moich lodach własnej roboty. Trzymajcie się. Pozdrawiam.